Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem jestem w ośrodku wypoczynkowym Tarka. Mieści się to w Jaworznie. No, ośrodek wypoczynkowy to może troszeczkę przesadziłem, bo to, co z tego zostało, to już jest naprawdę niewiele, ale chodźcie, pokażę Wam co nieco. No i tak, na wejściu wita nas oto taki budynek. Już nie pamiętam, co to było, naprawdę. Czytałem w domu, ale nie pamiętam. Chodźcie, zobaczymy, co tu pozostało ciekawego. No nic, na pewno nic. Ośrodek jest opuszczony naprawdę od kilkudziesięciu lat. Później Wam opowiem troszeczkę więcej. No co tu mamy w środku? Jeden wielki bałagan. No niestety. Tak to wygląda. Wyglądało kiedyś. Ja tu nigdy nie byłem, jestem z Jaworzna, a ja tu nigdy nie byłem w sensie nagrywać, bo tak za dzieciaka to ja tu bywałem z rodzicami na spacerze, tylko że to było kiedy? 30 lat temu i to już wtedy nie działało. Także mamy schodki na górę nie ma co wychodzić, bo to jest wszystko zawalone, także dziękuję. Okej, chodźcie, zobaczymy, co tu jeszcze jest. To już, kurczę, te 30 lat temu to był urbex. Wtedy może by się coś więcej nagrało. No a tak. Tylko bezdomni mieszkają. Ja jeszcze ostatnim razem, jak tu byłem, to pamiętam, że były te takie małe domki o spadzistych dachach do wynajęcia. Ale wiem, że tu część rzeczy się spaliła, część budynków. No i tak jak mówię, no bezdomni tutaj mieszkali. Więc ja wtedy byłem jeszcze mały, jak mnie to ciekawiło, co jest w środku. Nie nagrywałem wtedy, no to było 20 lat temu, 15. Jak tu byłem ostatni raz ze znajomymi. No i patrzcie, no i spaliło się. Na pewno nie samo. Śpieszmy się kochać urbexy, tak szybko odchodzą. No nic, chodźcie dalej. Tam jest droga. Bo przyszliśmy stąd. Droga idzie tam. Wiecie co, ja się cofnę. Albo i nie, bo tu widzę domek. Nie, bo chciałem Wam pokazać miejsce, na którym się, w którym były huśtawki. Nie, normalnie, na normalnie świecie. No z małym brzdącem tam 9 lat. Się huśtałem na huśtawkach. Już tego nie ma. Chodźcie, zerkniemy. Ośrodek powstał dzięki zakładowi górniczemu Sobieski. Na wzór innego zakładu i innego ośrodka. Ale no, wszystko padło. Aż dziwne, nawet kiedyś ze znajomymi się zastanawiałem, będąc już nastolatkiem. Jak to możliwe, że takie piękne miejsce zostało tak zapomniane, opuszczone. To jest niewiarygodne. Przecież to jakby ktoś miał trochę kasy, to by mógł tu nieźle zarobić na tym. Bo przecież tutaj naprawdę niedzielne spacery, to tu było mnóstwo ludzi. Zupełnie nie rozumiem, jak można było doprowadzić do takiego stanu miejsce z takim potencjałem. Ale to były czasy PRL-u, się rządziło całkiem innymi prawami. No fajny domek, fajnie. Chodźcie do następnego domku. Kajaczek nawet, resztka. Pamiętam, tych kajaków było dużo więcej. No ale to było. Tylko tam dalej, bliżej jeziora. Ściągnę sobie kaptur, bo mi troszeczkę przyciekło. O, mamy studzianeczki. Ktoś nieroztropny mógłby wpaść. I oto mamy kolejny domek letniskowy do wynajęcia kiedyś, ale mnie wszystko straszy. Co chwilę coś spada z drzew. To żołędzie, to jakieś patyki.
A ja już się rozglądam za dzikami, ale nie, u nas dziki to tylko w centrum miasta. W lesie nie ma. Wow. I tyle zostało po wspomnieniach. Świetniczek. Tu było wyjście na górę. Było poddasze. O, musiało być fajnie, naprawdę. Ja nie pamiętam, bo byłem jeszcze mały, mnie to nie interesowało. Ale wiem, że te budynki były pozamykane jeszcze. To nie było nic zniszczone. Już tak jak mówię, to było 25 lat temu i więcej. Mamy kolejny domek. Też niewiele z niego zostało. Niedawno, z tego co wiem, to był pożar jednego z tych domków. I on właśnie jest tam. Ale chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest. Czy to będzie bezpieczne, jak tu stanę? Może nie, ale wejdę. Uciekaj. Wiecie co, po ostatnim urbexie ja się tak rozglądam dokładnie, żeby nie trafić znowu na jakieś gniazdo szerszeni. O. Że ja tu nigdy nie byłem w celach urbexowych. To aż dziwne. No nic, przykro się patrzy. Wyjście na górę. Na górze nic nie ma. Mała piwniczka, inaczej mówiąc, rzecz biorąc, toaleta. I kupa śmieci, wszystko powyrzucane na zewnątrz. Dobra. Chodźcie do następnej lokacji. To co? O, smakołysze tu byli. Ojejku. A widzę, że jest troszeczkę grzybiarzy. Nie lubię tak nagrywać, jak mnie ludzie oglądają, bo się trochę peszę. No tak. Tu był domek kolejny. Ale jakiś dziad podpalił. Gdzie co? Tam widzę w oddali jeden domek. Tu jest jeszcze jeden domek. Dobra, chodźcie. Tam kolejny domek. Wiecie, że ja nie miałem zielonego pojęcia, że tu tyle tego jest. Nigdy się tu nie zapuszczałem. A tu widzimy nawet fundament, zarys fundamentu. Widzicie na pewno na środku ekranu. Tu był jeszcze jeden domek. No proszę. Ale wiecie co, w nocy tu przyjść? Ho, ho, ho. Byłoby fajnie. Ale też bardzo niebezpieczny. I kolejny domek, chodźcie do środka. No, do środka będzie ciężko wejść. Widzicie dlaczego. No. Wszystko jedno wielkie ruchno i podobnie jak w poprzednim domku, tu była toaleta. Ohoho, ale to się rusza. Ja tu nie wchodzę, bo się boję. Tu schody w nie najlepszym stanie. A może mogę wyjść kawałek i zerknąć tutaj. No i mamy poddasze. Pusto jest, nie ma co wchodzić, nic tu nie ma. Nie ma co ryzykować. Okej, okay, chodźcie do kolejnego domku. Taki potworny domek, rodem z horroru. No ale nie, musicie przyznać, chociaż nie wiem, czy przyznacie, ale jak dla mnie klimat tu jest niesamowity. No na żywo to wygląda dużo lepiej. No
bo kręcenie telefonem to wiecie, nie ten kąt i tak dalej. Może tu przyjść w nocy? Zrobić drugi film nocny, ale czy to sens, jak już nagrany w dzień? Śmietniczek, śmietniczek. O ja, wystraszyłem się własnego cienia, super. Super. Ale wiecie co mnie ciekawi? Ja tu nigdzie nie widzę kominków w tym domku, w tych domkach. Ty jak to było ogrzane? Powiedzcie mi. No? Dobra, ja wychodzę z tego budyneczku i idziemy dalej. Ups. No i mamy kolejne budynki. No mi to wygląda na toalety, ale to na pewno nie były toalety. Recepcja też nie. Co to mogło być? Czyżby też domki do wynajęcia? Tylko być może troszeczkę nowsze. Komarów pełno i innych robali. Dobra, chodźcie do kolejnego. Jak ja to mogłem przeoczyć? W sensie, żeby tu nigdy nie być. Nie eksplorować tego. Może jeszcze z 10 lat temu nie byłoby tutaj tak źle. O, tu sobie pewnie ktoś spał. A, dobra. No i patrzcie, mamy kolejny tu domek. Tu jakiś kolejny domek. Tam widzę kolejne coś. Wyobraźcie sobie to wszystko, jak to tętniło życiem. Jak to wszystko wynajmowali ludzie. To było ogarnięte, nie było tych krzaków, tego wszystkiego. O, naprawdę. Tu było tak pięknie. Czekajcie, bo nie wiem, którędy iść, żeby nie spaść na dół. Sprawda, daleko nie polecę, ale nóżkę sobie można skręcić, co nie? Dobra, chodźcie stąd. Chodźcie stąd, bo podłoga się pode mną ugina jak mech leśny. Zobaczymy, co jest tutaj obok. Co to było? Ktoś mi powie. Czy mi nikt nie powie? Nie wiem i się nie dowiem. Dobra. Ha. To jest więcej spalonych włości. Ja podejrzewam, że to spalili bezdomni. No nie wiem, czy dzieciaki by się chcieli bawić w takie coś. Ja za młodu miałem troszkę inne zabawy. O! Podróby rydzy. Dokładnie. Wiecie po czym poznać rydza? Jakby to był rydz, to z nóżki by wypływał taki pomarańczowy płyn, taki mleczko. A to nie jest rydz. Nie pamiętam jak się to nazywa, ale to nie jest rydz. No i różni się tam jeszcze. Troszeczkę kapeluszem. Męczący ten urbex, powiem wam. No i po co ja się tu pcham? O! Ekstra, nadepnąłem na deskę z gwoździem. Poczułem tego gwoździa w stopie, wiecie? Au, au, au. Zobaczymy, czy zacznie bardziej boleć, czy tylko tak jak mnie boli teraz. A boli okrutnie. Chyba mi się wbiło w stopę. Ojej, bosko. Niedobrze. Oj, niedobrze. Ciepło mi się robi w bucie. Au, au, au.
A jest za to otaśmowane, to się wypchałem pod taśmę i masz nauczkę. Tak, tu mamy coś, co było, ale nie ma, został tylko taki fundament, piwniczki. O, tam są wejścia, widzicie? Ja już się tam nie pcham, mam to gdzieś. Idziemy do drogi. I tu mamy, moi drodzy, kolejny budynek. Kolejny urbex. Wiecie co, jakby to było w lepszym stanie, to byłaby taka perełka urbexu. A tak to mamy niebezpieczne miejsce, w którym bywają różni ludzie. O, co to jest? Jakaś dziwna konstrukcja. No, piecze mnie stópka, także gwoździk wszedł. O ja. Co to było? Czy to była ta restauracja? Nie, na pewno nie było. Tutaj też była restauracja. Był hotel, taki duży hotel. Ale to wam go pokażę, a czyli, no już wam go nie pokażę. To już nie istnieje, został zburzony. I to lata temu, ale ja go jeszcze pamiętam. O, kibelki. Dobra, wpadamy stąd. Także hotelu nie ma. Pamiętam, w nim jeszcze tam było mnóstwo kajaków, mnóstwo sprzętu takiego, no wiecie. To było tak poukładane, wszystko pozbierane, że jakby ktoś tu zainwestował kasę, mógłby to otworzyć, to nie było strasznie zniszczone, tylko że tak jak mówię, to było 20 lat temu. Chodźcie dalej. Patrzcie, tu był kiosk. Młodsi na pewno nie pamiętają, co to był kiosk, bo kioski zostały zlikwidowane już lata temu. No, można było kupić coś do picia, gazetę, papierochy, kto tam kurzy. I ja ten kiosk konkretny pamiętam, on był jeszcze cały. Normalnie stał kiosk. Właśnie tyle zostało. Nie mamy dopływ wody. Takie tam. Teraz dochodzimy do tych zalewów. Ich tu jest kilka. Na początku chyba był jeden. Ale teraz jest ich więcej. Czekajcie, czy ja dobrze pamiętam, jak to było. Tu gdzieś była plaża normalnie. Ja ze znajomymi, jak miałem 11 lat, tam 15, 16. Normalnie na tej plaży opalaliśmy się, pływaliśmy tutaj w tej wodzie. A teraz zakaz kąpieli, no ale to wiecie, 20-25 lat temu to była inna bajka. Wiecie co, mam dziwne wrażenie, że ten hotel był tutaj. Ale tak by drzewa wyrosły? A takie wielkie chyba nie, ale te schodki? No nie wiem, chodźcie dalej. Zobaczymy. Wiecie co? Albo tutaj był ten hotel, bo tu jest taki duży plac. Widzę płyty betonowe. Tu jest jedno z jeziorek, stawów, zalewów. Nie wiem, nie znam się. A tu, gdzie rosną szuwary, tam. Kurczę, słońce mnie razi, źle się nagrywa pod słońce, wiecie? Patrzcie, to są płyty. Idę po płytach betonowych. Wydaje mi się, że tak, że tu był chyba ten hotel. Tylko jak ja tu byłem ostatnim razem, to zupełnie inaczej wyglądało. Fajnie, fajnie paruje wszystko. Słoneczko wyszło po chłodnej nocy. I wiecie co? I mi się wydaje, że tu, gdzie są te szuwary, to była plaża. Coś takiego. O, już wędkarze mnie obczajają. Co ten koleś robi? Jest nawiedzony czy jak? No, także tu był chyba hotel, a tu była plaża. Ja pamiętam, że tutaj się ciaptaliśmy w tej wodzie z dziewczynami, z kolegami. Ach, łezka wokół się kręci naprawdę. I zapytałem się jednego z wędkarzy tutaj, ich jest tutaj wielu,
gdzie był ten hotel i faktycznie hotel był tam, gdzie był ten duży plac, co były samochody, to jest niesamowite. Był potężny budynek, wielopiętrowy, był duży, ale nie ma dosłownie, nie ma śladu. Ja nie mogę. No i tu mamy już budynki koła wędkarskiego i tak dalej. Myślę, że to jest koniec już Urbexu. Tam widzicie, jest latarnia morska, ale to zobaczycie na zdjęciach na Instagramie. Zapraszam na mojego Instagrama, urbexowy, tak samo jak YouTube. Tam zawsze wrzucam zdjęcia ze wszystkich wypraw, no i nawet więcej niż, bo nie wszystko nagrywam, nie wszystkie urbexy, nie wszystko się nadaje, ale zdjęcia zawsze robię. Miejsce jest przecudowne. Zapraszam choćby na spacer z dziewczyną, z psem, samemu. Także widzimy się chyba już na podsumowaniu przy samochodzie na głównym parkingu niegdyś. No i jak już widzicie, to już jest koniec filmu. Ja już siadam do samochodu, jadę zobaczyć, co mi się stało ze stopą, ponieważ nadepnąłem na tego gwoździa. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Do zobaczenia w następnym filmie. Ktoś jedzie autem i się na mnie śmiesznie patrzy. Dobra, widzimy się w następnym filmie. Hej!